Witajcie, jestem już z powrotem. Powoli zaczynam działać. Nasza maskotka jest już zalana tym samym elektrolitem. No, z czasem będę musiał go wymienić. Tu są przygotowane dwie baterie po 12 V, czyli 24 V. Na razie tylko tyle użyję. Ale chciałem wam coś pokazać ciekawego. Zaraz zobaczycie. Amperomierz będzie użyty na chwilę do pomiaru, ponieważ on tego może nie wytrzymać, bo zauważyłem nieciekawość. Ja już się przygotowuję do uruchomienia. Więc zaraz zobaczycie, o co chodzi. Dobra, już wyciszam, tyle, że mi przeszkadzał. Dobrze, uruchamiamy. Ale przybliżę jeszcze amperomierz. Mam nadzieję, że będzie w porządku, widać. Uruchamiam, zobaczcie. Pobór jest na prawie 20 amper. Mam nadzieję, że będzie widać. Produkcja już sobie ruszyła, jak zresztą słychać. Nawet zobaczcie ją w tej chwili, jak wygląda. Już tam, słuchajcie, się fajnie pieni. Mamy tą produkcję. Proszę. Troszkę światło nie pomaga. Ale o, teraz fajnie leci na tym wężu. I to był właśnie ten wstępny temat. Teraz zobaczycie jeszcze następną ciekawostkę. Dobrze, rozłączam. No, spadło trochę do 15, ale wiadomo, to moje bateryjki. I teraz spójrzcie, jeśli będzie temat na 24 amper. Volt, przepraszam. Niech się trochę uspokoi generator. Dobrze. No, słabo trochę widać. Mam jeszcze chwilę tutaj z tych wężów, wydłubię tego. Wszystko wyleciało, mniej więcej zgrane. A, się niechcący włączył. Na 24. Ale ruszyło od razu błyskawicznie. Skalibrowało się. Dobrze, i jedziemy dalej. Spójrzcie teraz na to. Brakło amperomierza. Mniej więcej zgrane. Potrzymamy jeszcze chwilę. Dobrze, odłączę, bo już kable zaczęły siadać. Teraz podepnę. Bezpośrednio na chwilę. No wiem, to jest takie badziewne rozwiązanie. Nie sądziłem, że tak wyjdzie. Mogłem dokupić krokodylki. Dobra, działa. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Jest. No. Też paruje. Nie wiem, jak tam z ciśnieniem. O, słyszycie? Ładnie. Po prostu jest pięknie. Jest o wiele mocniej, o wiele lepiej. Ale to jest jeden minus właśnie tego, że całe 30 amper pobiera. Ponad 30. Dobrze, odłączę baterii, żeby nie rozładować. Zamysł jest teraz taki, że wyleję elektrolit. Wleję na chwilę obecną wodę dystylowaną. Zobaczymy, co się będzie działo. Wtedy będę robił roztwór. Albo dolewał tego elektrolitu, albo po prostu wsypię jakieś tam drobne płatki i się wymiesza. To do później. Słuchajcie, jestem z powrotem, wylałem ten cały sztynk z poprzedni, wlałem taką litrową flaszkę nowej, czystej wody destylowanej, a że trochę brakowało, dolałem poprzedniego elektrolitu i zobaczcie teraz, co się dzieje. Na 12 V jest pobór 10 V, tak? No jeszcze nie startuje maszyneria, ma bardzo ciężko ruszyć, wiadomo, elektrolit został zmieniony, tak? Słabszy został zrobiony, ale to powoli startuje, ale bardzo fajnie już działa. Pobór nawet spadł do 9 A, co mnie cieszy. Czyli tak jak ArtsBikes mi wcześniej napisał, w ogóle gość mnie rozgryzł, tak? Że trzeba elektrolit rozcieńczać, żeby zmienić natężenie. Pobór przede wszystkim, tak? No już źle mówię. Żeby po prostu pobór mocy zmienić, tak? A teraz co jest najciekawsze? Przełożymy się na 24 V. Było 30 pobór amperów. Na pewno te baterie volta spada. Ale robimy teraz próby. Nie przekracza 30 amper. Jest super. Maszyneria pracuje, też daje dobre efekty. Sprawdzę tak ręką, przycisnę ciśnienie, w sobie obserwujcie amperaż. Nie no, wcale nie jest źle, naprawdę. I co najciekawsze, spada do 20, wiadomo, baterie się rozładowują. To ja odłączę na chwilę, no nie są duże jakieś bateryjki, ale na próby wystarczą. Teraz spójrzcie, cały motyw polega tutaj, ja tylko przykręcę statyw, żeby mi się nie ruszało. Tak jest. Teraz tutaj sobie mogę zmieniać przewody. Teraz mogę tak wykombinować,
że będzie więcej wodoru niż tlenu. I nawet spadnie ten cały pobór amperażu, tak? Będą cele rozdzielone. Ostatnio zostawiłem chyba jedną celę minusową dla tlenu i reszta była plusowa dla wodoru i naprawdę też fajnie działało. Dobrze, ale jak się tak bawimy, to patrzmy dalej nad tą produkcją. Z powrotem podłączam baterię. No, już jest spadek. Woltaż też na pewno spada, bo jak jedno, to i drugie. Teraz zobaczcie, co się fajnego dzieje. To też dalej fajnie pracuje, tak? Jeśli na przykład uda się zrobić na tych 24V, natomiast powyżej 30A poboru 15A, to nam bateria raz, że na dłużej starczy, o ile coś mi się tam jakiś pakiet uda zbudować. No i generator przede wszystkim nie będzie miał tego samego problemu, tak? Że będzie potrzebował opór prądu. Mam nadzieję, że jakoś to dobrze tłumaczę, zrozumiane. Wcześniej było 24V powyżej 30, a teraz mamy 12V poniżej 15, baterie padają. Ale dla mnie naprawdę jest już sukces, że tą łapczywość tego generatora rozrzedzeniem elektrolitu udało się poprawić. Chwileczkę, bo ktoś mi tu pisze. Sorry, już jestem. To już się udało coś tutaj usprawnić. Teraz właśnie, tak jak mówiłem, problem był w zasilaniu. Zasilanie trochę się odgryzło i teraz tak planuję zrobić do generatora jakby jakiś, coś do ładowania, jakąś prądniczkę, amerykankę, jakiś tam panel. Też jeden gościu mówi mi o panelu, no też facet rozgryzł mnie, bo już miałem to w planie wcześniej, bym o tym powiedział. No to nie jest jakieś tam trudne do pomyślenia, ale fajnie, że ta ekipa, która się zbiera na kanale, myśli, kombinuje, coś się stara pomóc. Wiadomo, no na kombinacjach się zawsze przeważnie kończy, ale to trzeba jeszcze udoskonalić, tak? Bo czasami pomysł, który jest tak z dupy wyjęty, może się okazać skuteczny. No, mam trochę roboty, ale mam nadzieję, że to się jakoś to wszystko jeszcze usprawni. No, ale jeszcze jedną bym chciał rzecz zobaczyć, ale to za chwilę wrócę do Was. Taki mały przerywnik był? Jeszcze głupsze szaleństwo. Zobaczcie. 3 baterie, czyli 36V. Jasne, że będzie spadek, bo już troszkę zostały wyładowane. Ale to jest normalne. To jest takie szaleństwo z tym projektem. Nieraz sobie myślałem, czy jest sens, ale jak tak patrzę, kombinuję, jest sens, bo coś się dzieje. I teraz sprawdzimy teraz na pobór tego amperażu. Ale dziwnie tłumaczę, masakra. No i znowu jest powyżej 30. Ale tu to już się szajba robi. To już z daleka strać jak chlepocze. No, troszkę spadł ten amperaż, pobór. O matko, masakrycznie spada ten prąd. Już tam może z 20V zostało. Ale sobie jeszcze ręką docisnę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, słabiej produkuje teraz. Słyszycie? Lepiej to było na 24V, wam powiem. Dobrze, no to sporo, ten przechodzimy na 24V. Podłączam się na nowo. Chyba nie mam się z czym podłączyć, bo baterie padają. No ale wstępny efekt chciałem wam pokazać. No cóż. Na dzisiaj mój wniosek jest taki. 24V na razie było elegancko. Elektrolitem, rozcieńczając go i zagęstniając tym całym KOH, możemy też ustalić pobór tego amperażu, tak? Widzieliście, było 24V na starym elektrolicie. Było powyżej 30V, amper, sorry, poboru. A teraz na 24V było 20 amper poboru. Ta produkcja się praktycznie nam nie za wiele zmieniła. Czyli jest jakiś tam efekt, no ale trzeba jeszcze dalej kombinować. Ale w porównaniu do ostatniej próby z przetwornicą, uważam to za sukces, a nie porażkę. No co ja tu mogę jeszcze więcej dodać? No dalej będę się bawił zasilaniem. Teraz może być to inaczej. Jak już zasilanie jest, bateria, czyli ten stabilny prąd, to jeszcze trzeba pokombinować, jak akumulator ładować. Teraz sobie wyobraźcie, taka sytuacja, mamy samochód, możemy sobie z takiej baterii zrobić pakiecik. Na przykład, no, wkładamy do auta, produkuje nam wodór, mamy jakąś oszczędność, gdzieś tam sobie doładujemy, ewentualnie mamy solary, wiatraczek, pierdółki i ten prąd można doładować. Ewentualnie będę myślał nad prądnicą, która jakaś dałaby mniejszy opór niż alternator, żeby mogła doładowywać te baterie. No, ale to nie będzie łatwe. Na razie na 48V sobie odpuszczę, bo zauważyłem, im większy woltaż, tym szybciej baterie padają. No, ale to tak wstępnie moje zauważenia są. Mam nadzieję, że tak coś wytłumaczyłem. Dobrze w miarę, bo się czuję jak ten Iron Man,
który w jaskini byle co, z byle czego zbudował zbroję, a tu z byle czego buduje, nie wiem, jakąś normalnie maszynę superpaliwową. Ale super, super, że się coś już udało znowu. Mam nadzieję, że będą mieli jakieś kolejne efekty. Trzymajcie się.